Wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak i burmistrz szkolna Andrzej Duda podpisali porozumienie, które stanowi początek tworzenia w Kolnie zupełnie nowej jednostki wojskowej. Ceremonia odbyła się w ramach prowadzonej przez MON kampanii Nowoczesne Wojsko – Bezpieczna Ojczyzna. Budujemy siłę Wojska Polskiego, a dobra wiadomość dla mieszkańców Kolna jest taka oto, że dzięki współpracy z samorządem miasta, z panem burmistrzem, w Kolnie będzie jednostka wojskowa. Ta jednostka będzie miała bardzo ważne znaczenie dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Ta jednostka będzie wchodziła w skład nowej dywizji zmechanizowanej, którą budujemy w województwie podlaskim. Zadaniem tej dywizji będzie obrona wschodniej części naszego kraju, przede wszystkim obrona województwa podlaskiego. A wszystko to robimy po to, żeby wróg na Polskę nie napadł. A więc wzmacniamy Wojsko Polskie, rozwijamy Wojsko Polskie liczebnie, uzbrajamy Wojsko Polskie w nowoczesną broń właśnie po to, żeby odstraszyć agresora. Ja chciałbym serdecznie podziękować panu burmistrzowi za to, że samorząd miasta Kolna podjął właśnie taką decyzję. To jest bardzo dobra decyzja. Pan burmistrz jest świetnym gospodarzem Kolna. Chciałem pogratulować mieszkańcom Kolna takiego burmistrza, który dba o bezpieczeństwo miasta, ale poprzez właśnie naszą współpracę o bezpieczeństwo całej naszej ojczyzny. Otóż nigdy w historii Kolna Wojsko Polskie w Kolnie nie stacjonowało, a teraz, proszę Państwa, będzie stacjonowało. Będzie stacjonowało w ramach wspomnianej już tej nowej dywizji zmechanizowanej. Będzie to batalion zmechanizowanej brygady. Obecność Wojska Polskiego w Kolnie oznacza impuls rozwoju gospodarczego dla miasta. Oznacza inwestycje, oznacza nowe miejsca pracy, ale to jest przede wszystkim bezpieczeństwo. To jest właśnie bezpieczeństwo, które jest bezcenne. Bezpieczeństwo zresztą jest warunkiem rozwoju. Zależy nam na tym, żeby Wojsko Polskie było silne. Bo jeśli Wojsko Polskie będzie silne, a jest z roku na rok silniejsze, jeżeli z roku na rok będzie liczebniejsze, a tak jest, jeżeli z roku na rok będzie wyposażone w nowoczesną broń, a też tak się dzieje, to Polska będzie bezpieczna, to Polska nie zostanie zaatakowana. Widzimy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Najlepszą, skuteczną reakcją jest zbudowanie siły Wojska Polskiego. Kolno przeznacza dla batalionu zmechanizowanego 11 hektarów swoich terenów, między innymi z obiektami dawnej strzelnicy. Wokół jest jeszcze drugie tyle, chociaż trzeba byłoby je wykupić od prywatnych właścicieli. Mam nadzieję, że ta jednostka powstanie w szybkim tempie, bo widzimy, co dzieje się na Ukrainie. Myślę, panie premierze, że powiedzenie chcesz pokoju, szykuj się do wojny jest tak najbardziej na rzeczy i że dzięki tym działaniom, które pan premier podejmuje, agresorzy, szczególnie Rosja, będzie bała się na nas uderzyć. Na to wszyscy liczymy, bo widzimy, jaka to jest bezwzględna armia. I widzimy również, że miasta, które są bezbronne na Ukrainie, których nie stacjonują jednostki, są pierwszym celem armii rosyjskiej. Niszczone są domy, szpitale, niszczone są punkty rozdziału prądu po to, żeby złamać morale narodu ukraińskiego. Mam nadzieję, że jednostka, która tu będzie nas chronić i wierzę w to, że żołnierze, którzy tutaj przybędą, będą czuli się naprawdę dobrze jak u siebie, bo tradycje niepodległościowe w naszym mieście są bardzo silne.
Mimo niesprzyjającej pogody uroczystość przyciągnęła wielu mieszkańców i samorządowców. Był między innymi także senator Marek Adam Komorowski. To jest dobry start, ale to jest dobry dzień dla Kolna, dla województwa podlaskiego. I na początek trzeba przede wszystkim podziękować premierowi Błaszczakowi, rządowi za tą decyzję, a pogratulować burmistrzowi miasta Kolna i miastu Kolno usytuowania tutaj jednostki wojskowej. Nie jeden samorząd na terenie naszego województwa chciałby, żeby jednostka wojskowa od podstaw mogła u niego powstać. Powstaje tutaj w Kolnie, w miejscu trochę też takim strategicznym, bo na wschodzie blisko granicy. Także to jest dobry ruch, kierunek w kierunku bezpieczeństwa. A dla młodych tutaj mieszkańców Kolna, też młodych ludzi, to jakaś prognostyk dobrego startu i jakiejś realizacji własnych zamierzeń i planów i celów. Generalnie polskie społeczeństwo jest za Wojskiem Polskim i tak jak tu już niejednokrotnie było mówione, murem za polskim mundurem. Dla miasta i województwa jest to także oczywiście szansa rozwoju gospodarczego. Wojsko jest zawsze mile widziane przez polskie społeczeństwo. W Kolnie także intencje ministerstwa i mieszkańców się zgadzają, powiedział również obecny wicemarszałek Marek Olbryś. Jesteśmy szczęśliwi, że Armia Polska, rząd inwestuje w bezpieczeństwo województwa podlaskiego, bo takie dzisiaj słowa padły z ust ministra Błaszczaka, wicepremiera Błaszczaka i to jest rozwój gospodarczy również, bo nie będzie rozwoju gospodarczego naszego województwa, jeżeli nie będzie bezpieczeństwa ekonomicznego, bezpieczeństwa wojskowego, a dzisiaj stało się faktem, że w Kolnie będzie jak nigdy dotąd jednostka wojskowa i na pewno mieszkańcy Kolna cieszą się, pan burmistrz jest zadowolony, że taka jednostka powstanie. Tu koło 1000 osób, koło 1000 żołnierzy będzie stacjonowało. To duży rozwój, duża szansa dla Kolna, że będzie się rozwijała bezpiecznie i będzie miała podstawę taką ekonomiczną i burmistrz tutaj dysponuje gruntem, razem ze starostą będą powiększać te i docelowo ta jednostka będzie na ponad 22 hektara stacjonowała i koło 1000 wojskowych będzie tutaj służyło w naszym wojsku i będzie powiększało bezpieczeństwo naszego województwa. To, co kiedyś było, że nie było po tej stronie Wisły wojsk, to teraz jesteśmy świadkami, że jednostki wojskowe powstają, te, które upadały, od nowa powstają, powstają nowe. I jesteśmy jako władze województwa bardzo szczęśliwi, że to bezpieczeństwo się powiększa i zachęca Armię Polską do inwestowania tutaj. Nasze samorządy zachęcają do stacjonowania wojska Armii Polskiej na naszych terenach. Na zakończenie pobytu w Kolnie wicepremier Mariusz Błaszczak rozmawiał z mieszkańcami. Zapoznał się też z propozycjami przygotowanymi przez różne formacje i jednostki Wojska Polskiego w ramach pikniku militarnego. Przyda się bardzo w gminie, która znajduje się w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego, gdzie zdarza się zabłądzić turystom czy grzybiarzom. Dzięki dotacji przyznanej przez Zarząd Województwa i Sejmik, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnym zakupiła kład. Kluczyki burmistrzowi Adamowi Niebrzydowskiemu i przyszłym użytkownikom wręczył Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego. Nowoczesność wkracza do służb Ochotniczej Straży Pożarnej. I miasto, gmina Jedwabne wystąpiła z wnioskiem do Zarządu Województwa Podlaskiego o sfinansowanie tego zakupu i w ramach konkursu dla Ochotniczych Straży Pożarnej ta kwota została przyznana i cieszę się, że władze gminy, pan burmistrz zgodnie z harmonogramem wyrobił się finansując te i ta kwota blisko 50 tysięcy na ten kład została zrealizowana i dzisiaj mamy szczęśliwy dzień, że ten kład będzie dobrym narzędziem w ratowaniu życia i mienia ludzi z terenu gminy Jedwabne, ale nie tylko, będzie wspomagał też w całości w powiecie również akcje, mi się wydaje, że też takie poszukiwawcze, bo jest to dobry sprzęt, który będzie w terenie się bardzo dobrze poruszał, jest przygotowany do pracy w terenie i myślę, że Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnym dobrze wykorzysta ten sprzęt, tak jak powiedziałem, dla ratowania mienia, ale też i życia ludzi, do zdarzeń drogowych będzie potrzebny. Myślę, że w takich trudnych warunkach będzie tym narzędziem, które będą doskonale strażacy wykorzystywać.
Jedwabne to jedna z gmin nad Biebrzą. Są tu tereny podmokłe, leśne, trudno dostępne dla pełnowymiarowych pojazdów strażackich. A zgłoszenia o zaginionych osobach zdarzają się wcale nie tak rzadko. Dlatego dofinansowanie w wysokości blisko 50 tysięcy złotych zostało przeznaczone właśnie na zakup kłada dla jednostki, której jest 19 druhów gotowych w każdej chwili do akcji. Skraca to przede wszystkim czas, ratuje zdrowie, ale przede wszystkim życie osób zaginionych. A takich przypadków na terenie naszej gminy w ostatnich latach mieliśmy kilka. Koledzy druhowie, którzy jeżdżą do różnych zdarzeń, też muszą czuć się bezpiecznie, bo to też chodzi o ich zdrowie, ich życie. Mając taki sprzęt, dysponując takim sprzętem, na pewno jest to poprawa bezpieczeństwa przede wszystkim też i strażaków, tak? Bo wjeżdżając do różnych zdarzeń, nie wiemy z czym przyjdzie nam się zmierzyć, a zdarzenia wiemy, że wypadki, zwłaszcza drogowe, są bardzo, bardzo niebezpieczne. Sprzęt, który utrzymujemy tutaj z Urzędu Marszałkowskiego, bo bardzo dużo dostaliśmy dofinansowań, ale też i z innych instytucji, z innych źródeł, to przede wszystkim unowocześnienie tych jednostek, doposażenie w bardzo profesjonalny sprzęt, gdzie mogę powiedzieć, że nasi koledzy druhowie dysponują bardzo zbliżonym sprzętem już do państwowej jednostek, co bardzo cieszy, ale też to jest takim pewnego rodzaju motorem dla pozyskiwania nowych ochotników, kolegów, ale też i koleżanek, bo zakładamy, że w najbliższym czasie również do naszej jednostki zasilą również kobiety, z tego bardzo się cieszymy. Strażacy z Jedwabnego już wcześniej zaopatrzyli się w kamerę termowizyjną. Z wykorzystaniem pojazdu poruszającego się po bezdrożach poszukiwania będą mogli znacznie przyspieszyć. To jest niezbędne wyposażenie w akcjach poszukiwawczych. Dużo skraca czas poszukiwań, może wjechać w trudny teren. Jest wyposażony w napęd na 4 koła. Nasza gmina znajduje się w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. To są trudne tereny i w razie poszukiwań to taki sprzęt wraz z kamerą termowizyjną, którą posiadamy, jest niezbędny do akcji poszukiwawczych, żeby przyspieszyć te akcje, no i z lepszym skutkiem dla poszkodowanego. Okoliczne gminy jeszcze takiego sprzętu nie posiadają. Znaczy koledzy z Wizny posiadają, a tu jeszcze przytuły jest i po prostu na pewno się przyda. Dzisiaj mieliśmy wyjazd na teren innej gminy, po prostu często się wspomagamy. Jesteśmy dysponowani na terenie naszej gminy, jak i gmin sąsiednich. Nasza jednostka już tak dość prężnie się rozwija, bo w ostatnim czasie 2 samochody pozyskaliśmy, teraz tą kamerę termowizyjną też kilka lat temu, że też to zachęca. Z 4 z 5 osób, jak na małą gminę, to jest dość sporo, które wstąpiło w nasze szeregi. Kład został od razu wypróbowany przez drucha przeszkolonego do prowadzenia tego typu pojazdu. Za kierownicę wsiadł także na chwilę wicemarszałek Marek Olbryś, ale już stacjonarnie. Mieszkańcy miasta i gminy Stawiski oraz zaproszeni goście już w niedzielę 6 listopada uroczyście rozpoczęli świętowanie 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestnicy uroczystości zebrali się przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiskach, by wraz z kompanią honorową żołnierzy z ośrodka poligonowego w Bemowie Piskim oraz pocztami sztandarowymi jednostek organizacyjnych gminy Stawiski przemaszerować do kościoła parafialnego. 104. rocznica obchodzona w niedzielę, tradycyjnie już u nas od 3 lat, tradycyjnie obchodzona w niedzielę przed 11 listopada. Obchody Święta Niepodległości są ważne dla nas wszystkich, Polaków, także dla mieszkańców gminy Stawiski. Dlatego to jest właśnie niedziela, bo wtedy mieszkańcy nasi mają ten czas wolny, kiedy mogą się spotkać, przemyśleć, snuć refleksję tak naprawdę nad tym, jak ważna jest niepodległość i to, że żyjemy w niepodległym kraju. I jak ważne jest to, żeby o tym pamiętać, że wcześniej, wiele, wiele lat temu ktoś o to walczył i bronił tego, więc tutaj dzisiaj jesteśmy po to, żeby uczcić ich pamięć i podziękować im swoją obecnością. Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się on mszy w intencji ojczyzny. Mimo 123 lat niewoli zachowaliśmy język, kulturę i wiarę, mówił podczas homilii wikariusz parafii w Stawiskach ksiądz Jerzy Dębek. Bogu niech będą dzięki, że nie pamiętamy, nie doświadczyliśmy głodów, pęki, niewoli, kajdan. Ale żeby nie wrócić w te kajdany, musimy tak jak nasi przodkowie mieć na ustach słowa i wypełnić je Bóg, honor, ojczyzna.
Uroczystości miały wyjątkowy charakter, bo po raz pierwszy flaga Polski została wciągnięta na maszt, który już na stałe wzniesiony został na centralnym placu stawisk przy pomniku poświęconym bohaterom walk o wolną Polskę. To rezultat wygranej tej miejscowości w rządowym projekcie pod biało-czerwoną. Blisko 4000 głosów oddanych w tym projekcie dało stawiskom najlepszy wynik w Polsce. Akcja ta miała na celu zapełnienie naszej ojczyzny biało-czerwonymi flagami eksponowanymi z dumą i godnie, z pozytywną modą na patriotyzm znaną z wielu krajów, mówił wiceminister Adam Andruszkiewicz. Przekazał także treść listu premiera Mateusza Morawieckiego z gratulacjami dla społeczności stawisk. Są to uroczystości podniosłe, patriotyczne, widzimy wojsko, które zawsze, od kiedy pamiętam, dla młodzieży, dzieci jest bliskie, ten taki mundur, który imponuje, ale również ta uroczystość podniesienia uroczystego flagi na maszt, tak, biało-czerwonej, która będzie na co dzień powiewać w centrum stawisk, to jest również bardzo ważne dla mieszkańców całej gminy. Dzięki lokalnym obchodom Święta Niepodległości jeszcze bardziej doceniamy wolność i przynależność do wspólnoty, w której żyjemy. Polacy zawsze, ja mówię o tej części tutaj województwa podlaskiego, są dumni ze swojej historii, pamiętają o tym, co było i wspierają te działania, które dotyczą obrony naszej ziemi łomżyńskiej. Polityka historyczna prowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości ma kilka aspektów. Jednym z tych główniejszych jest obchodzenie właśnie kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Musimy o tym pamiętać, szczególnie teraz, kiedy są nowe zagrożenia. Pamiętać o tym, że w roku 20, zaraz po odzyskaniu niepodległości, była wielka bitwa, wojna z Rosją. Wtedy udało się zatrzymać Rosję przeciwko temu, żeby poszła na zachód z komunizmem. I teraz mamy kolejne zagrożenie. Zaczęło się od Ukrainy i tutaj bardzo cieszę się, że rząd wspiera Ukrainę, ponieważ to też ze strony Rosji jest zagrożenie podobne, jak było na początku XX wieku. Wiele słów uznania, gratulacji, podziękowań usłyszała tego dnia Agnieszka Rutkowska, burmistrz stawisk. Pamięć i tożsamość to słowa, które równie często padały podczas uroczystości w tej miejscowości. Odzyskanie niepodległości to jest bardzo ważna data, to jest bardzo ważne wydarzenie w historii Polski. Myślę, że każdej lokalnej ojczyzny powinniśmy kultywować tą pamięć i wspominać naszych bohaterów, którzy walczyli o niepodległą Polskę. Przed nimi też stały duże wyzwania przy odrodzonej ojczyźnie. Powinniśmy czerpać doświadczenia z tych wydarzeń, z tych okoliczności i również w dniu dzisiejszym, w sytuacji wojny na wschodzie, też dbać o naszą niezawisłość, niezależność, wzmacniać siłę obronną państwa, wspierać rząd w tych działaniach. Żeby zachować i postawę właściwą dla przyszłości, gwarantującą przyszłość naszej ojczyzny i świadomość i siłę ducha narodowego, trzeba wiedzieć, skąd się przyszło, trzeba znać swoją historię, trzeba znać dzieje własnego narodu. Zresztą ja ciągle powtarzam takie oczywiste chyba zdanie, że bez wiedzy historycznej, bez wiedzy o dziejach państwa i narodu polskiego nie ma prawdziwego patriotyzmu. Patriotyzm jest budowany na wiedzy, na związku z historią, z tradycją własnego narodu, a patriotyzm z kolei jest podstawą przyszłości. Jest podstawą i dlatego, żebyśmy mogli naszą ojczyznę wzmacniać i żebyśmy potrafili i chcieli jej, gdy zajdzie potrzeba, bronić, a dzisiaj kwestie bezpieczeństwa są bardzo ważne. Dlatego też rocznice 11 listopada, 3 maja, inne narodowe rocznice są tak bardzo ważne. Ważne, żebyśmy byli wspólnotą, obchodząc te uroczystości, żebyśmy włączali w to wszystko młodzież, bo to jest bardzo istotne dla przyszłości, dla tej przyszłej perspektywy, żeby młodzież w tym uczestniczyła, żeby budowała swój związek z ojczyzną i jej historią. 11 listopada to dla wszystkich Polaków symboliczny dzień. Przypominamy bohaterów, którzy przez ponad 100 lat walczyli o wolność i tożsamość ojczyzny. Trzeba pamiętać o naszych bohaterach, dzięki którym otrzymaliśmy niepodległość, bo tam niepodległość nie przyszła sama. To właśnie nasi mieszkańcy z tych mniejszych miejscowości bronili naszej niepodległości, konfrontowali się z najeźdźcami i aż do 25 roku tak naprawdę to o tą wolność walczyliśmy. I dzisiaj mamy wolny kraj, ale trzeba pamiętać, że ta wolność nie była dana raz na zawsze i ciągle, ustawicznie, codziennie trzeba walczyć, czy to zbrojnie, czy też pokojowo, ale patriotycznie, i tam wychowanie patriotyczne i działalność patriotyczna naszego państwa, naszych samorządów powinna być i mieć miejsce. Mieszkańcy gminy Stawiski zaproszeni
Zaproszeni goście tego dnia byli razem, czuli dumę i radość, ale jak zachęcała burmistrz Agnieszka Rutkowska, czujmy odpowiedzialność za teraźniejszość i przyszłość Polski, abyśmy byli narodem, a nie tylko zbiorem ludzi czasowo zamieszkujących pewne terytorium, o czym mówił marszałek Józef Piłsudski. Adam Andruszkiewicz w imieniu premiera rządu Mateusza Morawieckiego umieścił u stóp pomnika okolicznościowy wieniec, a wiązanki kwiatów złożyli także inni uczestnicy obchodów, m.in. Krzysztof Jurgiel, poseł do Parlamentu Europejskiego, poseł Jarosław Zieliński, senator Marek Komorowski, radny Piotr Modzelewski, Karol Pieloszczyk, wicestarosta kolneński wraz z samorządowcami kilku gmin, przedstawiciele służb mundurowych, harcerze oraz liczna grupa mieszkańców. Co piękna, wspaniała. Wspaniale. Tak. Dlaczego? No bo i oprawa piękna, wypowiedzi, msza święta, kazanie pięknie wikariusz powiedział, także naprawdę wspaniale było. I cała oprawa tutaj na placu pod każdym względem. Także warto było być tutaj, uczestniczyć. I także to jest wspaniale. Czy możemy czuć jedność, to ja nie wiem, bo media robią bardzo dużo złego. Niektóre media. A czy jedność? Tak, tutaj było to widać. Tutaj było to widać. I ja bym tylko oczekiwał, żeby pozostałe media robiły też taką dobrą robotę. Żeby było tak nam coraz bardziej do jednego. Piękna uroczystość podniosła. No i co jeszcze? No. Chcielibyśmy, żeby to było więcej tego, takich uroczystości. No i co jeszcze? No już ja nie wiem sam, co dodać, no bo pięknie było. Tak, pięknie było. Wszystko dobrze. Wszystko dobrze. Dziękuję za wszystko, co nam robicie. Da, no i każdy po rusku. Po polsku. Nam wszystko podoba się, że Polska nas przyjmuje i... Wszystko dobrze. Podobała się salwa honorowa. U nas takiego, no, ja nie pamiętam. Wzywam wszystkich rodaków, którzy spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu największy dar – swoje życie. A ich mogiły, rozsiane po całej Polsce i świecie, są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie do operu! Wojskową oprawę całości z przemarszem orkiestry i kompanii honorowej, apelem pamięci i salwą honorową zapewnili żołnierze z ośrodka poligonowego w Bemowie Piskim oraz orkiestra wojskowa z Gdańska. Dwie jednostki ochotniczych straży pożarnych otrzymały promesy na zakup sprzętu i mundurowania dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbrzeźnicy. Chcemy, aby Ochotnicza Straż Pożarna funkcjonowała przez kolejne wielodziesiąt lat i przez wiele pokoleń. Dlatego warto, aby młodzi ludzie poznawali specyfikę pracy strażaków, żeby się w to angażowali. I stąd dofinansowanie młodzieżowych drużyn strażackich. Zaczynamy od tej części związanej z fragmentem województwa podlaskiego wokół Łomży, potem także Białystok i Suwałki. Łącznie kilkadziesiąt młodzieżowych drużyn strażackich otrzyma wsparcie w wysokości od kilku do kilkunastu tysięcy złotych na sprzęt, zakup, umundurowanie. Środki pochodzą z ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych. Mogły aplikować wszystkie ochotnicze straże pożarne, które mają młodzieżowe drużyny pożarnicze i wszystkie, które aplikowały, otrzymały środki w różnej wysokości, w zależności od sytuacji, od potrzeb, ale to są środki przeznaczone na doposażenie, na wyszkolenie młodzieżowych drużyn pożarniczych. Bardzo chyba myślę, że pożyteczne, potrzebne środki, bo przyszłość
ochotniczych straży pożarnych to młodzież, to młodzieżowe drużyny pożarniczych, bo z nich później są strażacy, także to bardzo dobry ruch. Pierwszy taki kompleksowy program rządowy, który wspomaga MDP, czyli młodzieżowe drużyny pożarnicze w ochotniczych strażach pożarnych. Ochotnicza straż to tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Trzeba inwestować w młodzież, bo jest przyszłością narodu, mówił poseł na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski. Straż to jest taka tradycja rodzinna, to przechodzi z pokolenia na pokolenie w rodzinie i dobrze, że tata idzie do straży, pójdzie dziecko wspólnie, mogą się po prostu przygotowywać do różnego rodzaju zawodów, niezawodów, do ćwiczeń, które wykonują codziennie, nie tylko, bo ochotnicy wiadomo, że codziennie ćwiczą, ale te ćwiczenia i młodzi chodzą, podglądają i te młodzieżowe drużyny powstałe, one dobrze się rozwijają, ale przede wszystkim, żeby się dobrze rozwijały, to potrzebny jest przede wszystkim dla nich sprzęt, ale również wyjazdy na obozy, na różnego rodzaju szkolenia, kursy i właśnie dzięki temu stwarzamy takie możliwości, bo dzięki parlamentarnemu zespołowi do spraw straży pożarnych i po rozmowach z premierem Mateuszem Morawieckim udało się wyegzekwować kwotę 25 milionów złotych właśnie na młodzieżowe drużyny pożarnicze, żeby właśnie je wyposażyć w bardziej nowoczesny sprzęt, który będzie służył im do ćwiczeń ogólnych, a wiadomo, że najważniejsza jest inwestycja w młodzież, bo młodzież jest przyszłością naszego narodu i dzięki tej młodzieży będziemy mogli się czuć bezpiecznie. Promesy na dofinansowanie zakupu nowego sprzętu i umundurowania opiewały na kwoty od 1,5 tysiąca złotych do 8,5 tysiąca złotych. Łącznie wyniosły 143 tysiące. Otrzymały je jednostki z terenu powiatu zambrowskiego. Jeśli chodzi o rozdysponowanie, to jest blisko ponad 300 tysięcy złotych, które mogą trafić do województwa podlaskiego. Cieszymy się, że w tym momencie dzisiaj Brzeźnica jest takim miejscem, gdzie nie tylko jakby teren zambrowski będzie otrzymał te granty, ale również ziemia łomżyńska, ziemia kolneńska, więc mam nadzieję, że te środki, które też jako Sejmik Województwa Podlaskiego przekazujemy w ogóle na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnej wraz z tym programem na młodzieżowe grupy właśnie tworzonych grup pożarniczych pozwoli to, że OSP będą miały naturalne zastępy po to, żeby mogły służyć na rzecz lokalnej społeczności. Promesy otrzymały wszystkie jednostki OSP, które złożyły wnioski. Łącznie w całym województwie podlaskim dofinansowano 74 jednostki. Jestem bardzo zadowolony, że młodzież w dzisiejszych czasach może spędzić czas za iPhone'ami, komputerami, za tabletami, a jednak wybiera coś innego, coś bardzo jej pozytywnego, gdzie się łączy. To też duży czynnik jest starszego pokolenia, które wpaja i często to jest też, są to też tradycje rodzinne. W tej chwili może nie, ale w przyszłości, jeżeli za młodu zainwestujemy w tych młodych ludzi, to będziemy mieli korzyść za kilka lat. Młodzieżowe drużyny pożarnicze to dla niektórych spełnienie dziecięcych marzeń. Pożarna to była moja pasja od dziecka, no i czekałem na to bardzo długo, żeby wstąpić, no i przydarzyła się okazja, żeby wziąć udział właśnie w zawodach sportowo-pożarniczych, no i tak to się zaczęło. To jest moje marzenie, zostać w straży pożarnej. Ćwiczymy właśnie do zawodów sportowo-pożarniczych, no to tym głównie się zajmujemy. Chcę spełniać swoje marzenia i chcę pomagać ludziom. Ludzie będą się czuli dobrze, jak coś się wydarzy złego, no to zadzwonić trzeba i pomoże strażak. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele 22 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gmin Zambrów, Rutki, Szumowo, Łomża, Piątnica, Kolno, Wizna, Trzcianne i Jaświły.